Heja, heja, z tej strony Michajlo i witam Was w vlogu informacyjnym, w którym Wam powiem, jak wypadły wyniki naszej ankiety, którą przeprowadzaliśmy, żeby wybrać, jaką drużyną będę grał na następną karierę Dextera Morgana, którą to teoretycznie miałem zacząć tak w sumie teraz, a wiem, że już będzie mała obsuwa. Ankieta, jak zresztą widzicie, no już 32 osoby zagłosowały, za wszystkie bardzo dziękuję. W tym momencie ją zatrzymuję, więcej głosów nie przyjmuję, mamy godzinę dokładnie 15:30, a ja wezmę i wyeksportuję wszelkie dane do Excela. OK. Co się dzieje? A tego to akurat nie przewidziałem. Zdecydowanie tego nie przewidziałem. No nie mówcie mi, że będę musiał przypisywać wszystko ręcznie, a chwila, spróbujemy inaczej. O, troszeczkę w sumie. Chwila, bo wcześniej tego, przyznaję się szczerze, że nie ogarnąłem na czas i mam takie, jak widzicie, maluśkie kłopoty. Będę musiał wszystko to... Dobra, to zrobimy troszeczkę inaczej. Otworzę też Worda. Znaczy nie Worda, tylko Excel, albo w sumie Word może też być. Proszę ja Was. Microsoft Office, Word. OK. I przechodzimy do naszej ankiety. Pierwsza w kolejności jest Legia. I mamy tutaj sobie, żeby nie było, że coś oszukują Was i tak dalej, otworzę sobie kalkulator na tym, na ekranie monitora. Dobra, kalkulator i mamy. Tak, to będzie 3. Inaczej, ja to sobie wezmę i będę musiał jakoś skutecznie. O, zrobię tak. O, i będzie mi akurat całkiem przyjemnie tutaj wszystko widać. Będziemy mieli takie działanie. 1 razy 3. Ja to najwyżej wezmę oczywiście, żeby Was to jakoś nie zanudzać, jakoś przesadnie, to wezmę to oczywiście jakoś troszeczkę potnę. Plus 3 razy 2 plus... O, to dobra, to chwila. Teraz zrobimy... OK. To będzie 10 razy 6. Dodać. I tutaj mamy 60, to chwila. To sobie będę tak zapisywał. To już będzie takie ostateczne. 60. No może nawet będzie po przecinkach, to już akurat nie ma akurat większego znaczenia. A 8 razy 2, no to będzie 16. To w sumie to i bez tego mogę policzyć. Dalej, 7 razy 3 to jest 21, nie, 20, nie 31, tylko 21, dalej 6, dalej 5, dalej 4, dalej 6 i 3. Dobra, tak się przedstawia punktacja, że się tam wyrażą. I teraz bierzemy tak, to wszystko sumujemy, 16 dodać. 21, dodać 6, dodać 5, dodać 4, dodać 6,
Dota 3. O. Oczywiście to wszystko popieprzyłem, jak to ja mam w zwyczaju, jedno myślę, drugie robię. Daje nam to wynik taki. I a średnio to się jak liczyło? Ja teraz ilość głosów, głosów było 32, czyli razy 32. Coś mi tu wyszło, a nie, w sumie to może to być tak. Czyli Legia dostaje notę. Oczywiście tutaj w Łodzi to są akurat takie bardzo moje takie szkice. 3,78. Idziemy dalej. Pogoń Szczecin. I tutaj mamy 60 dodać 69 16 7 razy 5 to jest 35 5 4 6 2 3 Kurde, jakimiś szyframi tu się posługuje, ja nie wiem. Dodać 9, dodać 16, dodać 35, dodać 5, dodać 4, dodać 6, dodać 3, dodać 2. To daje tyle podzielone na 32 czy 31. 32. To daje nam 4, ile? 4,78 chyba. Jeszcze sprawdzę. Nie, 4,30, 3,5. Dobra, czyli na obecną chwilę na prowadzenie w tejże klasyfikacji wychodzi Pogoń Szczecin. A szkoda, bo fajnie byłoby zagrać Legią z tymi nowymi składami. Jedziemy dalej. Fiorentina, co tam mamy? Ezio Auditore. Jakoś tak ostatnio. 50, dodać 9, dodać 7, dodać 12, dodać 5, dodać 8. Jeżeli coś się będzie się nie zgadzało, to przepraszam, poprawcie mi to, ewentualnie będę nosił dalej poprawki. Dodać 2. To w sumie to mogę już od razu w tym wklepywać. To już oszczędzi się tego ponownego przypisywania. Dodać 9, dodać 7, dodać 12, dodać 5, dodać 8, dodać 9, dodać 2. To się równa tyle podzielone na 32. To się równa 3,18. Dalej. FC Nuremberg. No ja oczywiście nie mam tutaj tych z umlautami. Nie mam tych z umlautami, a nie chcę mi się szukać po internecie, żeby to skopiować. Dobra, to jedziemy teraz tak. Chyba od razu w tego będę wklepywał. 10 dodać 8 razy 4 to jest 32. Dodać 6, dodać 10, dodać 4, dodać 6, dodać 2, dodać 3. To się równa tyle, no to już mogę powiedzieć, że na pewno to nie wygrało. I to się równa 2,28. To ja wezmę tak sobie o, na razie, że to wygrywa. Na obecną chwilę. Dalej. Borussia Dortmund. Czy będziemy może następną karierę grali naszą kochaną trójeczką dortmundzką, przy której nawet jak byłem na Legii rok temu, był akurat sparing Legii z Borussią Dortmund właśnie, to ja po raz pierwszy czułem się tak naprawdę bardzo w chuj dziwnie. 31 tysięcy widzów, stadion Legii właśnie wypełnione, teoretycznie kibice Legii. Borussia wygrywa wtedy 1-0 po golu Lewandowskiego. W momencie jak Lewandowski strzelił gola, cały stadion oczywiście huda, no bo co, Lewandowski strzelił gola. Jak to jest kuźwa kibicowanie w Polsce. Dobra, ale jedziemy Borussię.
50, dodać 16, dodać 7, dodać 18, dodać 5, dodać 4, dodać 2, dodać 3. Daje nam to 105, razy 3, znaczy podzielone przez 32, 3,28. No to Borussią niestety nie zagramy. Oczywiście te wyniki, jakie tutaj będą, to będę tam jakoś tak mniej więcej brał pod uwagę w kontekście ewentualnie przyszłych karier, jakie tam będę robił tam we filmie 2014, czy jeżeli, no nie wiem, z tą mi coś nie wyjdzie, a na przykład będę chciał koniecznie, żeby tam jeszcze jakoś tam sobie zagrać jeszcze właśnie przed premierą 2014, przepraszam. Dalej, Korona Kielce. I jedziemy. Nie, chwila, tam chyba coś nie wziąłem. 40, dodać. 18, dodać. 14, dodać. 12, dodać. 15, dodać. 4, dodać. 2, nie, dodać 4 tutaj będzie. I dodać 1. Daje nam to 108 i podzielone przez 32 daje średnią 3,38, już tam w zaokrągleniu 38. No to czyli Korona na obecną chwilę jest tak jakby na trzecim miejscu. Jedziemy dalej. Vitória Guimarães. No tutaj to w sumie nawet i bez jakiegoś specjalnego liczenia mogę powiedzieć, że raczej na pewno nie wygrała. No ale żeby tradycji stało się zadość, no to trzeba będzie to wziąć i policzyć. 9, 6 razy 4 to jest 24, 15, 8, 5 to daje nam tylko 61, podzielone na 32, daje nam to średnią poniżej 2, 1,91. Dalej, to ja to sobie wezmę i te pousuwam, żeby było tak w miarę jakoś normalnie to wyglądało. Ok, dobrze, dobrze, to nie potrzeba mi. Tottenham, co to, nie chcę nagrywać FM-a. Ok, 40, dodać 18, dodać 8, dodać 12, dodać 15, dodać 4, dodać 3, dodać 2, daje nam to 102 i podzielone na 32 daje nam to średnią 3,18. No już tam poza okrągleniu nawet 3,19. Dalej, Arsenal Londyn, to jest kolejnymi naszymi Polakami, Fabianem czy Szczęsnym, a nawet ewentualnie, bo ja to akurat mimo wszystko, że gra dla reprezentacji Niemiec, ale akurat jeszcze jako takiego przyszywanego Polaka jeszcze biorę pod uwagę właśnie Lukasa Podolskiego, do którego ja w pozorach akurat całkiem lubię. 18, dodać 8, dodać 14, dodać 18, dodać 15, dodać 4, dodać 6, dodać 2. Nie tam oczywiście klikłem, gdzie potrzeba. Oh my god. 18, 8, 14, 18, 15, 4, 6, 2. Podzielone na 32 daje nam to 2,66. FC Sochaux. Mamy takie wyniki. FC Sochaux i 10, 8, 7, 10, 4, 9, 8, 3, 59 nam dodaje, podzielone na 32, daje nam to średnią 1,84.
cały czas, pomimo tego, że mamy już no 10 klubów już wypełnionych, dalej prowadzi Pogoń Szczecin. Czyżby to taka dieta była tą następną? Idziemy dalej. Wolfsburg, powinien to chociaż sobie popisać, jakie tam są kluby. No ale już wał z tym. Wolfsburg, no tutaj no, też można już powiedzieć na pewno, że nie wygrał. No ale. 8 dodać 28, dodać 6, dodać 15, dodać 18, dodać 3, dodać 8, dodać 1, to się równa 77, podzielone na 20, na 32 daje nam to 2,41. Werder Bremen. Kolejny klub z Ligi Niemieckiej. No całkiem sporo nam tutaj wyszło ich. 10 dodać. Nie tutaj oczywiście. Nawet nie wiem ile ma dokładnie ten, bo mi się coś. Licznik mi się na klawiaturze mi się spieprzył. 10 dodać 24. Tak, 24. Dodać 14, dodać 12, dodać 15, dodać 4, dodać 3, dodać 2, dodać 2. Daje nam to 86 podzielone na 32. To się równa 2,69. Teraz wezmę sobie szybko, sprawdzę na telefonie, ile to trwa. O Jezus Maria, już 16 minus 17, a ja jeszcze w sumie w lesie jestem. Dobra, dalej mój jeden z moich ulubionych klubów Malmö FF, którym no myślę, że niedługi, znaczy raczej na pewno znając mnie to pewnie zrobił nimi karierę jakąś kiedyś. Nie wiem tylko kiedy. Zresztą akurat właśnie jak będę jechał, to będę jechał właśnie tam, a do Malmö. Przez co właśnie nie będzie odcinku właśnie na czas wakacji. No a znaczy no na czas jak mnie nie będzie, no chyba że po prostu wezmę i dam od kolei tych odcinków natrzepię wcześniej i po prostu będę jakoś tak nie codziennie, ale tak powiedzmy raz na te 4-5 dni je wypuszczał, tak żeby ta moja nieobecność była możliwie jak najmniej odczuwalna dla tych, którzy no lubią oglądać moje odcinki. Dobrze, 30 dodać 18, dodać 16, dodać 15, dodać 9, dodać 4. To daje tylko i wyłącznie niestety 92 podzielone na 32 daje 3,88. 2,88 oczywiście. No dalej prowadzi Pogoń Szczecin. No nie ukrywam, że to byłoby całkiem przyjemnie dla mnie, ale myślę, że teraz fani poszczególnych zespołów, właśnie tych dwóch, które tutaj widzicie, czyli Lecha Poznań i Wisły Kraków, mogą akurat zaciskać kciuki, czy naprawdę chcą mnie aż tak ujaić, żeby grać tymi zespołami. Zobaczymy. Przechodzimy do liczenia głosów Lecha. 40 dodać 9 dodać 21 dodać 18 dodać 25 dodać 4 dodać 4 dodać 2 daje aż 123 punkty podzielone na 32 osoby daje nam to średnią 3,84. 3,84. No to czyli więcej jak Legia, ale i tak prowadzi dalej Pogoń Szczecin. Dalej Wisła Kraków. Czy okaże się, że będę nowym Franciszkiem Smudą? To się okaże za chwil parę. No już tutaj widzę, że będzie dosyć wysoka punktacja. 70 dodać i 27 dodać 16 dodać 7 dodać 10 dodać 12 dodać 3 dodać 2 dodać 1 daje nam to 148 aż i to daje, znaczy podzielone przez 32, daje to miejsce numer 1.
czyli na obecną chwilę, chwila, dokładnie zapiszę, 4,63 i to na obecną chwilę krakowska Wisła prowadzi po raz pierwszy od dawna, taki mały ząg. Okej, pomyłka usunięta. Na obecną chwilę prowadzi krakowska Wisła i to krakowską Wisłą zagra na obecną chwilę, przynajmniej Dexter Morgan. Zobaczymy, jak dalej potoczą się jeszcze wyniki. Dniepro-Dniepro-Pietrowsk. Nie chcę, żeby było pokrubione. Dnipro. Dnipro-Dnipro-Dnipro. I tutaj 10, dodać 9, dodać 8, dodać 10, dodać 4, dodać 3, dodać 8, dodać 2, 30. No to daje mizerną ocenę 1,69. Okej, okay, lecimy dalej. Addo Den Haag, przyjaciel Legii Warszawa. Zobaczmy, jak oni. Dychy nie ma. 9, dodać 8, dodać 21, dodać 18, dodać 10, dodać 4, 6 i 2, 78 podzielone na 32 daje nam to, o, żebym coś źle policzył, to nie sądzę, żeby aż tak nisko, chwila, jeszcze raz. 9, dodać 8, dodać 21, dodać 18, dodać dodać 10, dodać 4, dodać 6 i 2, 78 podzielone na 32, no właśnie, daje to średnią 2,44. Partizan Belgrad, który niedługo zresztą właśnie na Łazienkowską przyjedzie w ramach Generali Day na Cup. Partizan. Partizan. I co nam mówią wyniki Partizana? 20, dodać 8, dodać 21, dodać 18, dodać 5, dodać 4, dodać 3, dodać 2, dodać 5, 86 nam to daje, podzielone na 32 daje 2,69. No tutaj to chyba nad egzekwo będzie z kimś, no właśnie z Werderem Brema. Aczkolwiek oczywiście najważniejsze to jest zespół numer 1, a zespół numer 1 na obecną chwilę jest krakowska Wisła. Sivasspor. Oczywiście, jakby co, to oczywiście można przewinąć to, jeżeli was tam dalej nie interesuje, czy coś. 16, dodać 7, dodać 25, dodać 12, dodać 4, dodać 4, to się równa 68, podzielone na 32, daje nam to 2,13. No to już myślę, że tam no całkiem niewiele będzie już tych, a niewiele będzie już tych zespołów. Trabzonspor. I jedziemy u nich. Kurczę, jak to jest na klawiaturze? A, to chyba nie. Chyba na klawiaturze nie da się. No ale dobra, to już akurat najmniejszy szczegół. 14, dodać 6, 10, 16, dodać 2, dodać 3, wychodzi mizerne 51, podzielone na 32, 1,59. No to akurat, tak swoją drogą, to wyjdzie nam też, jak bardzo Michajlo zna matematykę. Tak akurat w kontekście ostatnich wyników z matury. Fluminense. Kolejny partner Legii. Klub partnerski w zasadzie to chyba. Bo to chyba Legia tu jest w ramach jako klub filialny. 20, dodać
14, dodać 16, dodać 5, dodać 16, dodać 9, dodać 2. 78 podzielone na 32 daje nam 2,44. Sparta, Praga. Tym razem. I jedziemy tak. 10 dodać 9, dodać 8, dodać 12, dodać 5, dodać 12, dodać 3, dodać 2, dodać 5. Podzielone na 32 daje nam 2,06. Tyryk Grozny, kolejny zespół z naszymi reprezentantami, a mianowicie Makuszewskim, Rebusem czy Komorowskim, prezydentem. Nie, to chyba nie ten Komorowski. 10,5 dodać 9, dodać 16, dodać 21, dodać 10, dodać 16, dodać 2, dodać 3, 87, 32, 7,2,72. No ja tam akurat bardzo często przez moją nieuwagę roztopnąć akurat tego typu błędy śle. No ale no to nie powinno, to akurat to bardziej tak w ramach elementu humorystycznego. A... Dobrze, to teraz będzie Rosenborg Trondheim. Czy wyjedziemy może na północ Europy? No raczej patrząc się po rozkładzie tych, to raczej nie sądzę, no ale podliczmy. 16 dodać 6, dodać 15 dodać 8, dodać... Dobrze liczę, dodać 6, dodać 4, dodać 3, podzielone na 32. 1,81. Austria, Wiedeń. No jak widzicie, już tylko 4 zespoły, więc to już się zbliżamy ku końcowi. Raczej ja osobiście nie sądzę, żeby to już jakoś coś zmieniło, przynajmniej w tych najważniejszych akurat rozstrzygnięciach, no ale może mogą się mylić oczywiście jeszcze. Austria Wiedeń teraz. 16 dodać 4, dodać 12, dodać 5, 10, dodać 8, dodać 6, dodać 4, dodać 4 to 17, 67 przez 32. To się równa 2,09. Alborg to będzie 16, dodać 24, dodać 5, długo, długo nic, 4, 2, 32, 1,59. Malaga, hiszpańskie petrodolary, no. Przy Maladze mamy 30, dodać 16, dodać 35, dodać 12, dodać 10, dodać 8, dodać 3, dodać 2. Daje nam to aż 116 podzielone na 32. Daje nam to 3,63. To nie będzie akurat kariera Malagą, no ale na pewno jest też dosyć wysoko. I ostatnie to już tak bardziej w ramach formalności, bo tutaj też już to już można spokojnie podliczyć, że na pewno nie będzie to Sporting Braga, no ale już gwoli ścisłości. 10, dodać 8, dodać 7, dodać 6, dodać 10, dodać 16, 6, 6, 4,
podzielone na 32 to jest 2, Braga 2,28 chyba, albo 82. Nie, 28. Okej, okay, także to by było na tyle. Wiemy już, kim będzie kariera Dexterem Morganem. Będzie to kariera krakowską Wisłą. Tutaj na 5 sekundek zapauzuję. Okej, okay, powracam. Mam taką nadzieję, że powracam przynajmniej. Okej, okay, odcinek tutaj dalej trwa. Gramy krakowską Wisłą, co tutaj akurat w ramach mojego tutaj, tak jak wam wspominałem przy okazji jednego z moich odcinków, mam akurat Fiona na punkcie wszelakich jakichś tam gadżetów spotowych, typu tak jak tu widzicie, koszulki czy szaliki. I tutaj pomyślcie sobie, że to będzie chyba jedyny moment, w którym będziecie widzieli legionistę w tym. Aż tak mnie nie lubicie. Naprawdę? Aż tak mnie nie lubicie? No cóż, no... Tak. Będziemy grali krakowską Wisłą. Czyli Dexter Morgan będzie Wiślakiem, innymi słowy. Okej, okay, także... co jeżeli chodzi o... Dobra, wiemy właśnie, że mamy... Będziemy grali karierę krakowską Wisłą. I tak. Tylko takie pytanko tutaj do was. Napiszcie mi w komentarzach. Czy chcecie, żebym już pierwsze takie odcinki w ramach takiego zapowiedzi, teasera, cokolwiek innego, żebym już wypuścił teraz już te pierwsze odcinki i z bazą danych na teraz, bo widzę, że już są bazy danych na przykład tutaj, datowane na 23 czerwiec. I no to oczywiście ja bym to sobie jeszcze poprzedawiał po swojemu, tak jak to przy moich karierach normalnie jest, typu budżety, typu nazwy, etc. Jakieś tam pierdoły te swoje, bo dodawałbym. I to napiszcie mi, czy chcecie już teraz, czy poczekamy już, aż wrócę, to będzie w połowie sierpnia, to już większość kadr klubowych będzie już pozamykana i wtedy na spokój już przystąpimy do kariery tej. I się zgubiłem w tym, co miałem powiedzieć. No właśnie, teraz albo później. No i no generalnie, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości co do tej kariery, bo tak w sumie teraz mi się nic nie przypomina, to napiszcie mi w komentarzach swoje pytanie. Może być nawet nie związane z tą karierą, może być takie po prostu pytanie, to ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli, to możemy to zrobić na zasadzie takiej, że jakieś tam FAQ zrobimy, czy tam questions and answers, albo cokolwiek, coś w ten deseń. I to tyle. Także no mówię, napiszcie mi w komentarzach, a ja jeszcze tam wezmę tam, nie wiem, może właśnie przed moim wyjazdem tak ze 2 odcinki bym ewentualnie wypuścił, ze 3, tak w ramach nadrobienia wam smaczku, no albo już po tym. A w zamian za to po prostu bym się po prostu bardziej przysiadł już do kariery Geeka Pytadgłówkiem. Także dziękuję wam za ten vlog, no troszeczkę się mi przedłużył, mam nadzieję, że się podobał, że wyniki jakie tutaj zostały osiągnięte, to że wam się podobają, pewnie w szczególności w przypadku kibiców krakowskiej Wisły będą się podobały. I to tyle, no to do zobaczenia przy okazji właśnie kariery Geeka Pytadgłówek, no i no przede wszystkim może w ramach tego, o czym był ten vlog, to do zobaczenia przy okazji kariery Dextera Morgana. Do usłyszenia, cześć, bye bye.